Dzień dobry, witam Was ponownie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Dzisiaj nauczymy się piosenki na temat sprzątania. Nie wiem, czy wiecie, ale 22 kwietnia obchodzimy międzynarodowe naszej planety. Kto wie? Oczywiście Ziemi. Międzynarodowy Dzień Ziemi. Żeby sprzątać naszą planetę, musimy wiedzieć o podstawowej rzeczy, czyli wyrzucając różnego typu opakowania, powinniśmy je wrzucać do poszczególnych pojemników. I tutaj na drzwiach Wam przygotowałam taką przypominajkę i widzimy, że do niebieskiego kontenera wrzucamy papier, do zielonego szkło, a do żółtego plastikowe rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać, ponieważ jest to bardzo ważne. Dlaczego? Te rzeczy zbieramy właśnie w taki sposób, bo zostaną one poddane tak zwanemu recyklingowi. Co to oznacza? Że zebrane rzeczy mogą na nowo zostać użyte. Czyli na przykład szklane butelki zebrane są z nich tworzone kolejne butelki, dzięki czemu nie zanieczyszczamy naszego środowiska. Dobrze, przejdźmy teraz do piosenki. Na początku nauczę Was refrenu. Będziemy go śpiewać w trakcie piosenki, także powtarzajcie za mną. Cały świat jest w naszych rękach, cały świat jest w naszych rękach. Właśnie o tym ta piosenka. Właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Chociaż masz niewiele lat. Spróbujcie ze mną zaśpiewać refren dwukrotnie. Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Cały świat jest w naszych rękach. Dbać o naszą ziemię, właśnie jak będziecie segregować śmieci. Dobrze, przechodzimy teraz do całej piosenki. Ja ją zaśpiewam, a Wy włączcie się podczas refrenu. Udanej zabawy. Ci, co lubią segregację, cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Jeszcze raz refren. Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat. Cały świat.
Pamiętajcie o tym. Do zobaczenia wkrótce.